Słuchaj ze mnie, ty Austriacku Polaku, bo tak sobie pozwolę powiedzieć. To, żeś capem, to matka wiedziała, dopókiś do mnie nie zadzwonił. Ale jak żeś do mnie już zadzwonił i żeś mnie zwyzywał od rudych świń, grubasów spasionych, niedołężnych, nienormalnych i upośledzonych, stwierdziłem jedno. Musieli cię skrzywdzić alboś skołyski wypadł i dobrze, żeś głową uderzył. Ale na to je lekarstwo, szef. Powiem ci, kam musisz się udać? Do specjalisty. I przypadkiem, co by twoje dziecioki po tobie kultury nie zabrały. Bo uwierz mi, wygwizdają mnie jeden raz takie liście na ulicy od ludzi, których nie znają, co się nie pozbierają, a tego im nie życzę. Kultury to ty w sobie zagroź niemo, cwaniacku. Z PKS-u, któryś wyjechał za granicę i będziesz mi tu makaron na uszy nawił, bo chciałem teraz się aż naprawdę dość poważnie przekląć, ale postanowiłem, że nie będę, bo dzieciaki na to napadną. Ale powiem ci coś, człowieku. Siedzisz sobie w tej swojej Austrii, walisz austriacki urząd na kasę, a jeszcze z Polski ciągniesz kasę, na pewno. Bo takie cwaniaki jak ty właśnie tak robią i wytykają innym. Widz, dlaczego nie jestem za tym całym twoim PiS-em, a nie za tym twoim Tuskiem, a nie za tymi innymi wszystkimi dziadami z wiejskiej? Dlatego, że oni robić nie umią, jedyne co umią to zabierać. A tyś jeszcze nie dojrzał do tego, żeby zrozumieć, że ci ludzie nic ci nie dają. I uwierz ze mi, człowieku, i zarzekam się na wszystkie świętości świata, co oni mi nic nie dali. Bo oni nigdy nic nie mieli. Oni wszystko, co wzięli, to od takich ludzi jak ja i takich ludzi, jak to oglądają, którzy pracują i pracy się nie boją. I nigdy w życiu nie pozwolę sobie na to, żeby taki dziad jak ty, który wyjechał do Austrii gdzieś ich tam za chlebem, dzwonił do mnie tutaj do Polski i mówił mi, jak się w Polsce żyje, bo ty jedyne, co wiesz, to z tego TVP, jak się w Polsce żyje, albo z tego TVN-u, czy z TTV, czy Bóg wie, jakie ty tam inne te stacje telewizyjne oglądasz. O życiu w Polsce masz takie pojęcie, jak ja o życiu w Austrii. Więc jedyne, co możesz powiedzieć, to tyle, że będziesz dalej robić ten austriacki rząd na kasę, od nich brał, jeszcze z Polski ściągał pieniądze. Bo taki żeś cwaniak, ale takich cwaniaków jak ty jest tylko jedna rada. Mówi się im krótko, pocałuj mnie w sam środek, bliska, między kroce, może ci będzie lepiej. Zablokowałem ci już w telefonie, dlatego, że takich świn jak ty, to ja nawet w chlewie nie cymam, bo nie chcę. A teraz pozwól, że zabiorę się za coś dobrego. A mam tu kawałeczek dobrego mięsa przed sobą. I zmieniając całkowicie tematykę, zadam wam pytanie. Co nazywamy fast foodem? Czy to jest fast food? Dlaczego pytam? Dlatego, że wczoraj mi zarzucili, że to jest fast food i że zajadam się tym na co dzień. I zanim odpowiecie mi na pytanie, czy to jest fast food, ja wam powiem jedną rzecz. Bułka, masło, szynka, sałata, pomidor, ser i czerwona cebulka. To jest fast food, czy nie? No nie, bo to jest bułka z masłem. A czy fast foodem możemy nazwać bułkę, świeży kawałek mięsa, autorskie sosy, sałatę i pomidor? Chyba nie, bo to jest świeży kawałek mięsa, nieprzemrożone, nieprzeleżane, w amoniaku niemoczone i nietrzymane 10 lat w zamrażalce, żeby to wydać i podać. To jest świeżutki kawałek mięsa. Dlatego nie dajcie sobie wmówić, że świeża grillowana wołowinka należy do fast foodów. Do fast foodów należą te wszystkie bary szybkiego obsługi, gdzieś ich tam, które wyciągają zamrożone krążki i na zamrożonych krążkach podają jedzenie, mówiąc, że to jest nie fast food, a to już jest wtedy fast food. Tu jest świeżutka wołowinka. A ja się teraz ich za nią zabieram i będę się zajadał, bo mnie się należy. A ty, dziadzie z Austrii, któryś do nas zadzwonił do restauracji, patrz, jak się to robi. Widzisz? Taki młody chłopak jak ja, bo razem jest młodziutki. Młodziutki duchem, młodziutki ciałem, bo dopiero mam czwórkę z przodu. Ty pewnie będziesz miał już tam swoje latka. I wyprali ci mózg niemożliwie w tych telewizorniach. Czego ty mi zazdrościsz? Czego? Chcesz moje buty ubrać na dwa dni? Chcesz spróbować się przejść kawałeczek w moich butach? Chcesz zobaczyć, jak smakuje życie przedsiębiorcy w Polsce, kiedy to my w pocie czoła pracujemy od rana do nocy, a takie nieroby z rządu, za sobie pozwolę powiedzieć, pod krawatem wypucowane mokasyny mają za moje, nigdy do roboty nie szli, jeszcze nam coraz więcej nakładają? Wstydu ty niemożny się zjesz. Taki sam jak ci wszyscy, którzy myślą sobie, że do nich świat należy, człowieku. A to nie tędy droga, nie tędy droga. Im lata miną, może Bałtyk nie wyschnie, zanim twoje pokolenie zrozumie, że te złodzieje z wiejskiej nigdy nic nie mieli i nigdy nic mieć nie będą, a jedyne co mają, to tylko to, co nakradną, bo oni nawet dobrze władać Polską nie potrafią. O tym się już przekonał nie jeden przedsiębiorca. A ty, guzik, o tym wiesz, dlatego że siedzisz sobie za tą granicą, oglądasz sobie te swoje programy telewizyjne i żyjesz tymi wiadomościami. Ładują ci łeb, tak jak ci zryli łeb, tymi wszystkimi
namordnikami, odstępami i środkami dezynfekcji. A to nie tędy droga, człowieku. Trzeba mieć jeszcze trochę oleju we łbie, żeby sobie uświadomić, jak życie wygląda. Możeś starszy. A jeżeli powiedział to na początku filmu i pamiętasz teraz, co by twoje dzieciaki po tobie kultury nie przejęły, bo uwierz mi, liści nas zbierają tyle z drzew, coś jeszcze na oczy nie widział. A teraz pozwól, że zjem, a ty sobie popatrz, jak ja jem. No, no, no i syczko, no. Cześć se, witaj. No, witaj ze pichnie. Hopsasa. Uwielbiam. Uwielbiam. Siedutki kawałeczek wołowinki, siatkowana cebulka, ser cheddar. Autorskie sosy. Rewelacja. O. Jakbyś chciał do nas dojechać, to dojedziesz z Bytomia i z Chorzowa autobusem linii 92 i wysiadasz pod samą restauracją. Czyli tak widzicie, za mną jest autobus i tu jest przystanek, na którym możecie sobie zjechać i możecie sobie usiąść u nas wygodnie w restauracji, czy dziś, czy jutro, czy w każdy dzień. Wiecie, że ja, będąc w Polsce, przemieszczając się, zjeżdżam do różnego rodzaju lokali i kosztuję różnych burgerów. I wiecie, co wam powiem? Nie mówię tego dlatego, żeby chwalić, że mam dobre, ale to naprawdę jest kawał dobrej roboty. Tutaj nie ma nic, czego żeśmy sami nie zrobili poza sałatą i pomidorem. Chętnie bym opublikował, cwaniaczku z Austrii, twój numer telefonu, żeby cię ludzie pociśli, bo należy ci się, bo takich ludzi jak ty, to Polacy mają już pełny żołądek. Jedyne, co od was mamy, to zgagę. Podobnie jak od tych chłopaków z wiejskiej. Ale gdybyś się wybierał, a przypadkiem to oglądasz, a podejrzewam, że byś oglądał, jak przyjedziesz do nas, to zrobię ci super flat z kaczki, żebyś se mógł possać, bo widzę, że lubisz to robić. Filet, przepraszam. I wiesz co? Nie tylko ty potrafisz być niemiły. Ja też potrafię. A wiesz, dlaczego nie jestem niemiły? Dlatego, że jedni z domu wynoszą dobre wychowanie, które jest strychem naszej podświadomości i przekazujemy to dalej, z pokolenia na pokolenie, a drudzy zaś wynoszą z chałupy DVD obrączki złote do lombardu, na przykład. I prostaku, bo tak cię nazwę, bo się jest prostak, przyjedź do Polski, kozaczku, otwórz biznes i poczekaj, aż zadzwonią do ciebie takie łajzy jak ty i będą cię wyzywać, nie tylko w sieci, ale i przez telefon. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz. Ja na szczęście, dzięki Bogu, jestem nauczony. Bo jak zanim internet otwierał, czyli nasz fanpage, to tyś nawet nie wiedział, co to jest Nokia 3310. Już jestem uodporniony. Ale staram się zawsze rykoszetem oddać to, co od was zbieram i wam z powrotem dać. Więc dla jasności. Cwaniaczku z Austrii. Pracuję, pracowałem, będę pracować. Łożę na tych nierobów z wiejskiej i biorę to, co do mnie należy. Natomiast jest rzesze ludzi, którzy mogą pracować, nie chcą pracować i nie będą pracować, dlatego że to ja na nich robię i podobnie ludzie pracujący, a nie ludzie z rządu. Oni nie mają nic. Wszystko, co mają, to od ludzi, którzy ciężko pracują. Mam nadzieję, że to do ciebie dotarło. Dobrego dnia, zapraszam serdecznie do obserwowania naszego kanału.
na Facebooku. Cyprysek. Góralska zdrowa żywność. Jest na sprawie 400 tysięcy, czyli blisko 500 000 followersów. A na YouTubie znajdziecie nas pod nazwą Ubacy na Cacy. Pozdrawiam Polaków z zagranicy, tych normalnie myślących. Pozdrawiam wszystkich tu oglądających, nieważne czy Polaków, czy też nie Polaków, którzy rozsądnie patrzą na świat, a nie przez pryzmat zakłamanych dziennikarzy, którzy dziś sprzedają się częściej niż gazety. Trzymajcie się, cześć.